Rzuciłem taki temat, to proszę o może dyskutować. Proszę o może coś może zmienię zdanie. To Państwo podejmą się do osoby. Następne pytanie. Jakie jest zadłużenie gminy? Proszę podać kwotę zapłaconych wymaganych zobowiązań według stanu na dzień 31 lipca. Czy prawdą jest, że Urząd Gminy oraz Szkoła nie regulują swoich zobowiązań? Bieżące zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ja bym chciał tylko tutaj nadmienić, że w miesiącu czerwcu wpłynęło do Biura Rady pismo od Pani Skarbnik o zadłużeniu. Te pismo, ja mówię, miałem by odczytać w komunikatach, one wglądu w Biurze Rady, ale Pan Włodek Szafran też te pismo otrzymał na dzień czerwca. Tu się ubiega o informację no, miesiąc później. Tam się dużo nie zmieniło, ale z tego co Pan Burmistrz wczoraj mówił o tych regulacjach, to nie może dzisiaj przypomnieć. Znaczy dość spora kwota ZUS-ów została zapłacona, bo w szkole były faktycznie spore zaległości. To było ponad 100 tysięcy ZUS-ów w tym czasie. 140 tysięcy ZUS-ów do szkoły zapłacone. Ale w tym czasie to w jakim? Od czerwca, w lipcu? W lipcu. A te zaległości to były takie? Dzisiejsze to zadłużenie takie wymagane to około 600 tysięcy. Z tego z faktów to jest 260 około. Największą kwotę to chyba stanowi Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole, to jest około 170 tysięcy. To jest po faktu, bo suma faktów to jest niezapłaconych 260 tysięcy. Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole jest około 172 chyba. Ogółem jest około 600 tysięcy na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, szkoła ma chyba około ZUS-y chyba, tak? Szkoła ma miesiąc zaległości. No, ale to jest chyba za 24 tysiące, to jest nie za końcówka za lipiec. My natomiast nawet mamy aktualne zaświadczenia, ponieważ i z Urzędu Skarbowego, i z ZUS-u, to jest z Urzędu Skarbowego na dzień 21 sierpnia, natomiast ZUS-u na 17 sierpnia. Dlatego mamy po prostu składaliśmy wniosek do Urzędu Pracy o organizację robót publicznych i takie wnioski są. I takie zaświadczenia są do tego wniosku niezbędne jako załączniki. Także to jest jak najbardziej aktualne, gdzie jest napisane, że nie ma żadnych zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. No, wspomniał Pan, że te inne zadłużenia, czyli nie wynikające z faktur, są 360 tysięcy. No, Fundusz Świadczeń Socjalnych jest 170, a reszta to co to jest? 212, bo jeszcze jest nasz, gminy pracowników z urzędzie. 172 to jest szkoła. A urząd? 16, no ale dalej to 360 jest, to co ta reszta jest? No 20 tysięcy są też diety i zbieranie. No ale to nadal jest do 360, brakuje. Proszę powiedzieć, co to jest ta reszta? Tak, no proszę Pani Skarbniku, powiem szczerze, że ja dokładnie nie podpisałem. Ale to wynika z faktu na koniec czerwca 262 tysiące zobowiązania wymagane diety, Fundusz Świadczeń Socjalnych plus diety radnych i Fundusz Gminy to jest około 210 tysięcy. No 209 plus 175, to już ma Pan podać 300 tysięcy. 200 tysięcy Pani mówiła wcześniej 20. 200 tysięcy to co to jest? 210 tysięcy to jest Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkoły. Do tego jest 16 tysięcy Fundusz Świadczeń Urzędu Gminy plus diety radnych 20 tysięcy. To jest 210 tysięcy zobowiązań wymagalnych, nie związanych z fakturami. No a 360 było? No i do tego 175, czyli 210 plus 175 to ma Pan ponad 300 tysięcy. Plus faktury 262, to jest dokładnie moje. Nie, to są Pan na maila sprawozdanie zeskanowane o stanie zobowiązań. Tam są dokładne kwoty wynikające z faktów ZUS-u, zobowiązań wobec Funduszu Świadczeń Socjalnych, wobec Państwa z diety. Tam są dokładnie wyszczególnione każde kwoty. To jest zgodne ze sprawozdaniem na koniec czerwca. No zmieniła się kwota, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec ZUS-u dotyczące szkoły, więc zmniejszyły się. Punkt czwarty. Jaką kwotę funduszy ze środków europejskich gmina pozyskała za kadencję burmistrza Andrzeja Rasińskiego? Tak jak mówiłem, wszystkie te informacje, w ogóle wszystkie środki, bo i z funduszy europejskich, i z funduszy krajowych,
które pozyskaliśmy z zewnątrz do naszego budżetu. Wszystkie te środki znajdują się corocznie w sprawozdaniu budżetowym i one tu nie ma żadnych ogólnie dostępne i do wglądu na internecie, oprócz ostatniego na biletynie informacji publicznej, oprócz ostatniego roku, ponieważ mamy jakiś problem natury technicznej z naszym serwerem. Ale tą informację otrzymał pan niedawno w formie pisemnej, także też na proszę wyłączyć teraz. Punkt piąty. Ile pieniędzy gmina wydała w poprzedniej kadencji na wykonanie płyty boiska treningowego? Kto był jego wykonawcą? Dlaczego pomimo wydatkowania środków na ten cel obiekt ten w dalszym ciągu pozostaje w stanie nie nadającym się do użytku? Dobrze pamiętam, myśmy wydali około 23 tysięcy, to my otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego po wydziału sportu. 23 tysiące? Tak, chyba 23 tysiące. I to było przeznaczone na niwelowanie tego terenu i przywiezienie czarnej ziemi, na której to po prostu można by posiać trawę. Prace częściowo wykonane były przez przedsiębiorców nieodpłatnie, częściowo odpłatnie, szczególnie za transport tej czarnej ziemi musieliśmy zapłacić. I częściowo prace wykonane były przez pracowników robót publicznych, także przez sportowców. To takim gospodarczym sposobem. Jest to płyta nie idealna, ale można na niej trenować. I ono się nadaje do grania, z tym, że w tym roku pan Adamek nie wykosił, bo on ma awarię wykaszarki. Niestety ma jakąś tą wykaszarkę mocno przestarzałą i nie możemy dostać części tego. Natomiast, żeby już to nie drażniło pana, to po prostu zleciłem wykoszenia tego posiadku rotacyjnego. Dlaczego nie trenowaliście? Jest w tej chwili Orlik do dyspozycji, bo ta część treningów odbywa się na Orliku. Ale do tego, co było przewidziane, czyli do treningu, ta płyta się po prostu nadaje. Dobrze. Następne pytanie. Jakie i ile sportów sądowych gmina prowadzi z wykonawcą Orlika i na jakim są etapie? Czy cztery sprawy sądowe. Pierwszą, o której to wcześniej powołaliśmy. Postępowanie nakazowe, sąd nam zajął 160 tysięcy, czyli można powiedzieć, że jakoby tą pierwszą przegraliśmy, te 160 tysięcy zostały nam zajęte. Między innymi co to wtedy był ten problem, że nie miała zablokowane konta. Oczywiście zauważyli, one nie były zablokowane, tylko że mogli przez ten czas ściągać, więc nie miało płacić, nie można było. One się znalazły w depozycie. Kogo sądowym, następną, inną sprawę wygraliśmy. I mamy jeszcze dwie założone i w międzyczasie przeprowadziliśmy rozmowy i podpisana została ugoda, na podstawie której z 160 tysięcy połowy do nas wróci i wszystkie sprawy zostaną wycofane z sądu. Takie porozumienie zostało podpisane przez zarząd, który się zmienił w tej firmie, która wykonywała nam pracę i przez tutaj burmistrza i pana skarbnik ta umowa w tej chwili czeka jak gdyby na zatwierdzenie przez sąd. Więc mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, że już spraw nie będzie sądowych i około połowę tej kwoty, może trochę mniej, bo tam będą koszty komornicze, które komornicja prawdopodobnie potrąci. Myślę, że około 60 paru tysięcy powinno wrócić do nas w niedługim czasie. To jest kwestia, nie ma pan Izak, jest na urlopie, bo on tu jako pełnomocnik to prowadzi. Jutro ma wrócić, przez ostatni miesiąc praktycznie go nie było. I będziemy dzwonić, czy to jest już przez sąd, bo wszystkie sprawy jak gdyby zostały wycofane, wywołane spraw już od tego czasu nie było. Ja o tym informowałem, to było w ogóle 10 czerwca.
I kwestia jest tylko jak gdyby zatwierdzenia tego przez sąd. Myślę, że już żadnych spraw nie będzie i około 60 tysięcy, może 60 tysięcy powinno do nas wrócić. Punkt 7. Czy mamy w gminie nisko system powiadamiania mieszkańców o przerwach w budowie wody? Jak ona działa? Ja bym chciał tylko tutaj przypomnieć Państwu radnym, że na posiedzeniu wyjazdowym komisji co do właśnie takiego systemu niepowiadamiania, ale żeby przykładowo się zawalia niska, żeby całe nisko nie było odcięte od wody, po prostu żeby była zasuwa, żeby można było nisko podzielić właśnie w takich awariach, że Kubiś złożył tutaj do biura rady właśnie taki kosztorys opracowany w koncepcji przy awarii głównej sieci wodociągowej. I to też zrobimy, po prostu omówimy na Komisji Rozwoju Gospodarczego, będzie też komisja wyjazdowa w tej sprawie. A co do systemu ostrzegania, no to nie wiem. Jeżeli chodzi o powiadamianie, jeżeli firma prowadzić ma zamiar wykonywać jakieś prace budowy i odciąć do wody, to jest oczywiste, że powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli ogłoszenie na internecie poprzez powiadomienie sołtysów, wywieszanie, zależy gdzie to się znajduje, wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeniowych. Jeżeli natomiast jest to związane jak ostatnio z brakiem prądu, no to każdy logiczny myślący wie, że jak nie ma prądu i ludzie to wiedzą, naprawdę z tym nie ma problemu. Tam gdzie wiadomo, że jest agregat, więc tego problemu nie ma. Natomiast na wszędzie, gdzie nie ma agregatu, ludzie wiedzą, że jak nie ma prądu, to jest sygnał, czyli powiadomienie, że za chwilę nie będzie wody. I tu naprawdę lepszego systemu nie szedł. To jedynie możemy się zastanowić, czy nie powinny być tam agregaty, ale to jest też kwestia kosztów. Natomiast nie ma żadnego problemu. Ludzie, którzy mieszkają na wsi, od dawna wiedzą, że jak nie ma prądu, to za chwilę nie będzie wody. Natomiast, no bo rozumiem, pyta pan o system, nie? System powiadamiania jest prosty. Ale panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja muszę się tu trochę poskarżyć, bo zarówno sołtys, jak i obydwoje radni ze Ściennego otrzymują ostre, naprawdę ostre reprymendy od mieszkańców, że my ich nie informujemy o tym, że przyjeżdża PUWiS i usuwa awarię, zakręca wodę. Oni nie wiedzą o tym, mieszkańcy, prawda? A przecież mnie też nikt nie informuje, kiedy PUWiS przyjedzie z koparką i będzie kopał i tak dalej. Dlaczego ja mam za kogoś otrzymywać po głowie, tak? Czy pani radna Sękiew, czy sołtysów? Mogę? Tak, to jest. Proszę bardzo, pani. Ja powiem Państwu, jak wygląda sytuacja w naszej miejscowości. Czy dzwoni do mnie PUWiS, że jest awaria, albo ja dzwonię, że jest awaria, nie mamy wody. Ale jeśli jest awaria ze strony właśnie ich i mają, dzwonią, że jest tam pęknięta rura, muszą zrobić przełączenie, zamykają wodę i informują mnie. Zamykamy za 15-20 minut wodę, więc ja. I to jest tak u mnie przyjęte. Dzwonię tam, gdzie jest, są bloki, do dwóch klatek dzwonię, żeby jeden drugiemu powiadomił, że mają sobie nabrać wodę, bo 3-4 godziny nie będzie wody. Tam, gdzie są bloki, na przykład do szkoły dzwonię, do jednej osoby, no bo to jest jednak, to jest dla mnie koszt, bo niektórzy mają telefon, niektórzy mają stacjonarny, niektórzy komórkę. Do sklepu dzwonię, bo tam przychodzą ludzie i wiedzą, że muszą się wrócić do domu i im sobie pobierają wodę. Proszę zawsze tam tych panów, żeby za pół godziny wyłączyli, bo nie wszyscy zdążą sobie nabrać tej wody, tak? Przynajmniej jest u nas. Dziękuję. To nie znaczy, że jest tak źle. No, ale jest tu wiele do poprawy. Wiele do poprawy jest. No, na pewno. Jakie działania, panie burmistrzu, punkt 8, jakie działania zmierzające do zwrotu rynku podjął burmistrz? Rozumiem, panie burmistrzu, chyba chodzi o działki pana Cieraka. O rynek chodzi. Ja pamiętam, gdzie był rynek, pan zapewne też, panie przewodniczący. Ale znaczy tak, jeżeli rynek. No, jeden rynek to jest, rozumie się, jako miejsce, gdzie prowadzony jest handel. To jest targ. Posiadaniu, no i dla jednego targ nawet nie powiem, to jest posiadanie gminy. Targowisko, miejsce, tak mówi uchwała. Stary rynek, który
który znajduje się obecnie w przystanie PKS-u na tym plus bank. Też jest posiadanie gminy. Natomiast są także jeszcze dwa kwartały między Rynkiem a Jeziorem, o które prawdopodobnie panu chodzi, tak? No to proszę powiedzieć, czy pan coś robi w tej kwestii? Tak. To proszę pochwalić się, co pan robi. To znaczy, może za bardzo chwalić się nie jest czym, natomiast sprawa jest niestety trudna. Nie będę tutaj mówił z jakiego powodu. Po prostu oddano nieruchomość komuś obcokrajowcowi, z którym nie ma żadnego kontaktu, który dokonał jakby nabycia tej nieruchomości przez pełnomocnika i któremu to pełnomocnictwo zaraz wypowiedział. W związku z tym tego pełnomocnika już nie ma. On jest, ale nie ma pełnomocy. W związku z tym decyzje, które mu wysłaliśmy, od których pan Cierak się odwołał, zostały jak gdyby uchylone. Pan po prostu nie wywiązuje się z umowy, którą pani moja poprzedniczka w ramach której zapisała. Umowy użytkowania wieczystego, bo działka jest oddana w użytkowanie wieczyste, ona powinna być już dawno zabudowana. Próbowaliśmy, to znaczy tak, podatki płaci, opłaty wieczyste też płaci, z opóźnieniem, ale płaci. Natomiast nie przyjmuje żadnych decyzji typu naliczenie kar, bo taka kara została naliczona. I związki, ale oczywiście ma pełnomocnika, który się odwołał od tej decyzji do... No to w końcu macie, nie? Inne. Ma to przysłać, ale do odbioru dokumentów nie ma. I stąd kolegium odwoławcze tak nam uchyliło naszą decyzję, naliczającą tam chyba 100 tysięcy kary rocznej, że niestety nie jest to skuteczne doręczenie, ponieważ pani mecenas, chyba Łuczak, miała pełnomocnictwo do zakupu, do innych rzeczy, ale nie do odbioru akurat tych pism. I decyzja nasza została uchylona, następnie próbowaliśmy poprzez pocztę dostarczyć na adres, który w jakiś sposób nam się udało pozyskać w Anglii, gdzie pan Cierak zamieszkuje. Te przesyłki nie są tam odbierane, ale także nie wracają. Poczta zapłaciła nam za chyba karę, więc odszkodowanie za zgubienie jednej przesyłki, 500 zł, drugą też już zagubili, chyba też będą płacić. I w końcu no, pan mecenas Widak przygotował, to jest też taka możliwość, wniosek do sądu skargach Szczecińskich. To jest. A ustanowienie przedstawiciela dla osoby 500. Dla osoby nieobecnej i sąd może taką decyzję podjąć. Nie wiem, czy podejmie taką decyzję, jest tutaj opisane to całe zdarzenie. Jeżeli sąd podejmie decyzję i ustanowi kuratora. Prawnego przedstawiciela pana Cieracha, to wtedy będziemy mogli mu skutecznie dostarczyć i te wszystkie opłaty, one nie zginą. One zostaną naliczone tak jak ta pierwsza opłata, która została naliczona chyba za 2000. Już nie pamiętam. W 2004 pan Cierak to otrzymał, a za 2010 chyba była naliczona tak. Tak, w wyniku postępowania w drodze decyzji z dnia 12 listopada 2010 roku ustalono dodatkową opłatę roczną w wysokości 102 387 groszy, 10% wartości nieruchomości określonej na dzień ustalenia tejże opłaty na podstawie uchwały statutowego dnia 25 listopada 2009 roku. Musimy zrobić wycenę w 2009 roku zlecić i naliczyliśmy 10%. Opłaty karnej rocznej od tej wyceny i te opłaty, jeżeli zostanie ustanowiony ten pełnomocnik, to te opłaty za 2010, 11, 12 tak po kolei będą naliczane od plus odsetki i na dzień dzisiejszy, na 2009 ta wartość chyba tej nieruchomości to było około 1 000 zł. Sporządzony zostanie operat i wtedy po prostu no będziemy już drogą sądową poprzez komornika próbowali odzyskać. Bo na dzień dzisiejszy my moglibyśmy
odzyskać tą nieruchomość, tylko musielibyśmy po prostu zwrócić panu Cierechowi płacone pieniądze. A ja nie wiem, czy to jest 1 000 000 złotych warte. 2 hektary, 1 000 000 złotych? Ocenił to rzeczoznawca majątkowy. No. To chyba był ceny z księżyca brał. Mogę panie... Ja jestem teraz przy pana interpelacji. Ale panie burmistrzu, ja chciałbym dopytać, że tak powiem. Panie burmistrzu, o co chodzi w tej umowie notarialnej, akcie notarialnym o oddanie w użytkowanie wieczystej tej działki jest wyraźnie zapisane, że jeżeli do maja 2009 roku pan Cierach nie zabuduje tej działki, gmina odbierze mu tą działkę. Tak jest w umowie. Nie, bo gdyby pan tak. Cierach zabudował, to byśmy nie mieli żadnej tak. sprawy do naliczania ani kar, ani próby odbioru. To dlatego naliczyliśmy karę, ponieważ pan Cierach, ja o tym nie powiedziałem, ale to wszyscy wiemy, ponieważ pan Cierach po prostu nie zabudował, nie wywiązał. Mówiłem, że pan Cierach się nie wywiązał z warunków umowy. Tak, warunki umowy to były właśnie rozpoczęcie i zakończenie budowy w odpowiednim czasie. Ponieważ pan Cierach tego nie zrobił, to my mamy prawo mu naliczyć karę. Tylko żeby ta kara była wiążąca, to ona musi być skutecznie doręczona panu Cierachowi. Tak, to wszystko panie burmistrzu pan dobrze mówi, tylko o co chodzi? Jeżeli są przepisy prawa, które mówią to, co mówią, tak, że gmina może mu, że rozwiąże tą umowę, że kary można na ten i to wystąpić do sądu, to według mojej oceny pan powinien już wcześniej, to ja pana bardzo proszę, żeby pan usiadł do stołu, do rozmów z prawnikiem i trzeba zintensyfikować pracę, bo być może naraża się pan na zarzut o zaniechanie, grzech zaniechania albo niegospodarne, coś takiego. To trzeba naprawdę się nad tą sprawą pochylić. Przepisy prawa w tej kwestii są bardzo wyraźne. One mówią jednoznacznie. A jeżeli pan mówi, bo tak już trochę tak nutkę satysfakcji w pana głosie wyczułem, że doręczycie mu to i naliczycie i tak dalej. My wszyscy dobrze pamiętamy. Bioetanol też ma naliczone, co ma naliczone, tak? A pieniędzy nie ma. Z Cierachem będzie to samo. On jeszcze dalej mieszka niż syndyk z bioetanolu. Także to, że my naliczymy, to jest... Jeszcze, nie cieszmy się tą kasą. Ja się nie cieszę, bo nie ma się z czym cieszyć. Natomiast no, nie wezmę wojska i nie najadę tutaj tej nieruchomości, nie zajmę ją siły, bo my musimy działać w ramach prawa, które w tym kraju obowiązują. Proszę bardzo, pan radny. Proszę państwa, ja na ten temat, panie Andrzej, może pan usiąść, przepraszam. Ja uważam, że tutaj można być też cwanym w pewnym sensie. Skoro na jedno pismo, za jedno zaginięcie jednego pisma dostaliśmy załóżmy 500 zł, tak? Wysyłajmy codziennie. Nie. Tak jak ja, 1000. Tak jak ja pytam. Wyślijmy 1000 i zobaczymy, będzie z tego biznes po prostu. Jest to pewien sposób. Ja chciałbym tylko tutaj, jeśli chodzi o trzymać, to powiedział, że w akcie notarialnym, to pan radny Wojtek mówił, zapis taki jest, tylko że ustawa o wieczystym użytkowaniu mówi, to co pan tutaj burmistrz podkreślał, że po prostu, żeby komuś odebrać te wieczyste, to trzeba po prostu mu te świadczenia oddać. Trzeba złożyć wniosek do sądu o odebranie i wtedy sąd sobie poradzi. I Cierach się znajdzie raz, dwa, sam przyleci. Sam przyleci. Jeśli damy pieniądze, to sąd odbierze. Sam przyleci. Także jeśli poczytamy ustawę, to tak tam pisze. Następny punkt jest, to już było omawiane, ale przeczytam. Co dzieje się z obrazami podarowanymi w przeciągu 10 lat naszym włodarzom i pracownikom samorządowym po plenerach malarskich, czy są one w stanie na stanie urzędu, czy też prywatnym podarunkom. Pan również do tego powiedział. To już było. Otrzymuje pan również, rozumie to, co powiedział. Dziesiąty punkt. Jaki jest stan zaawansowania robót na inwestycji w ciemniku, czy opóźnienia robót nie zagrozi finansowej inwestycji ze środków pomocowych? To też pan również było. Szczegółowo omawiać. Było. Rozumiem, dalej. Chyba, że to wystarczy. Także było tyle tych interpelacji, zapytań złożonych przez pana Wojtka Szafrana. Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania do pana burmistrza? Proszę bardzo, pan. Rozumiem, że nie możemy dzisiaj zadawać pytań panu dyrektorowi, tak? Nie. Burmistrzowi zadaję. No to w takim razie ja spróbuję je przekształcić i zadać je burmistrzowi. Trudno. Znaczy najpierw panie burmistrzu chciałbym, żeby pan powiedział,
czym się pan kierował, powołując pana Szłupskiego na to stanowisko na kolejne 5 lat? Bo ja nie rozumiem tego. Ja nie wiem, dlaczego pan nie rozumie. Ja natomiast kierowałem się dbałością o dobro naszej gminy, o dobro szkoły. A może tak szczegółowo, bo ja to dalej mi nic nie mówię. Nie widziałem nikogo innego bardziej nadającego się na to stanowisko. A może ja uszczegółowię to pytanie, ale, bo my tu wszyscy słyszymy, że wszystkie głosy, jakie do się pan Jacek jest przygłoszył. Masz coś do powiedzenia, podnieś rękę, pan przewodniczący ci udzieli głosu. Nie, no właśnie, no. Udzielmy się panu Jackowi. Tak, bo ja, skoro pan burmistrz nie chce tutaj, że tak powiem, w szczegóły wejść, no to ja wejdę w szczegóły. Panie burmistrzu, pan pewno pamięta o tym, że szkoła przede wszystkim ma uczyć. Natomiast wyniki zewnętrzne naszych obu szkół, no powiem delikatnie, napawać optymizmem nie napawają. Jeśli mógłby pan do tego się odnieść. Panie burmistrzu, ja bym chciał tylko tak. Panie Jacku, co do oceny w ogóle nauczycieli, dyrektora, wyników, no nie chcę wyciągać znów tej opinii prawną przygotowaną przez pana naszego mecenasa, że radny nie ma obowiązku oceniać wyników, jak dyrektor uczy, jak naucza, co się dzieje w szkole. Od tego jest kuratorium. Jeśli pan ma zastrzeżenia, że coś się źle dzieje, to pan jako radny, jako obywatel ma w niej może wnieść skargę do kuratora lub do innych instytucji. Ale radny wręcz przeciwnie nie może, no i nie ma obowiązku takich oceniać. Czy ktoś dobrze uczy, czy źle uczy. Ktoś został powołany na dane stanowisko, no zaraz panu odczytam, jeśli pan Panie przewodniczący, ja zrozumiałem, co pan do mnie mówi, tylko ja nie wiem, kiedy, w której sytuacji pan wyczytał z moich słów, że ja oceniam tutaj kogoś, pracę czyjąś. Ja czytam po prostu dokumenty. Widzę, że szkoła w Ińsku mieści się na szarym końcu powiatu, województwa również. Ja sobie tego nie wymyśliłem. To są fakty. I teraz ja się pytam, jak się do tych faktów ma powołanie na kolejne 5 lat pana dyrektora? To nie jest moja ocena. Ta sprawa jest uregulowana właśnie tym, że powołanie dyrektora na następną kadencję przedmistrza wymaga uzgodnienia. Uzgodnienia, nie zaopiniowania. Z opinią można ją uwzględnić, natomiast wymaga uzgodnienia z kuratorem i właśnie to do zadań kuratora należy ocena wywiązywania się obowiązków pana dyrektora związanej z nauczaniem, z jakością nauczania. Taką ocenę kurator dokona. Ona jest w ocenie kuratora dobra. Z naszej strony oczywiście też nam zależy na tym, żeby wyniki były najlepsze. Natomiast no tutaj opieram się jednak na wiedzy, fachowości kuratora i jego służb, bo taka jest ich rola. Natomiast jako administratora to już my tutaj oceniamy i oceniamy pana Krzysztofa Szutkowskiego dobrze. I w związku z tym uznaję, że naprawdę nie ma potrzeby szukania kogoś, bo nie ma takiej gwarancji, że ten ktoś, kto przyjdzie, będzie lepszy, absolutnie. I no, cenię to, że pan się niepokoi o nasze dzieci. I też chciałbym, żeby te wyniki były lepsze i na pewno myślę, że panu dyrektorowi Szutkowskiemu też na tym zależy. Jeżeli dojdzie do poprawy tej takiej atmosfery w szkole, a zmienia się to już, bo o ile wiemy, ta ocena dyrektora przez nauczycieli jeszcze powiedzmy kilka lat temu była zdecydowanie gorsza niż ostatnio, jest tu na dobrej drodze, to jest szansa na to, że jeżeli wyniki się poprawią. Tak jak powiedziałem, ocena wyników, chociaż zależy mi na tym, żeby one były jak najlepsze, bo chodziły moje dzieci, zaraz będą wnuki chodzić i też chciałbym, żeby wynieśli jak największą wiedzę z tej szkoły. Ale mówię, taka kompetentna ocena tutaj leży po stronie kuratora, dlatego też ustawodawca przewidział, że tą sprawę należy uzgodnić, że burmistrz sam takiej decyzji podjąć nie może, podejmuje ją wspólnie z kuratorem, bo uzgodnienie to musi być pozytywna
na opinię, czyli zgoda obydwu stron. Na tym polega uzgodnienie. Więc tutaj jak najbardziej ocena kuratora była taka, że panu Krzysztofowi Czubkowskiemu można powierzyć funkcję dyrektora na następny. W takim razie po co była opinia Rady Pedagogicznej, Związków Zawodowych, po co pan o to występował? Opinia... Jest... No bo jak pan sam powiedział, tak. Ostatnio były one rażąco negatywne. Nie, nie. No tak pan powiedział. Ale tak pan